Witam szlachetnych rodaków, Polaków. Jest 7 października 2015 roku. Wszystkim, wszech i wobec ogłaszam zwołanie Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej na dzień 17 października, czyli za 10 dni 2015 roku o godzinie 11 przy ulicy Krasińskiego 44 na parterze nr 1 we Wrocławiu. Podstawą prawną zwołania Sejmiku Prowincjonalnego Ziemskiego Ziemi Wrocławskiej są sencyty, czyli uchwały Sejmu Walnego z roku 2015 roku nr 5/06/2015 podjęte na Sejmie Walnym w Kole. Możecie je Państwo znaleźć na stronach Sejmu Walnego www.sejmwalny.org.pl oraz nadal obowiązująca Konstytucja z 1935 roku, tak zwana Konstytucja Kwietniowa. Nie uznajemy władzy ustanowionej siłą i podstępem na terenie Rzeczpospolitej po napaści niemieckiej Rzeszy na Polskę po 1 września 1939 roku. Konkretnie 1 września 1939 roku III Rzesza, tak zwana III Rzesza niemiecka, hitlerowska, napadła na Polskę i od tego czasu Polska nie może ustanowić swoich polskich władz. No, do dziś to się tak zadziewa, proszę Państwa. Sejm Walny nie uznaje tej władzy okupanta, tej obecnej także. Także prezydenta Dudy, żeby to było jasne. Zwołane są takie ziemie, mieszkańcy takich ziem. Jest 9 powiatów w prowincji wrocławskiej. To jest powiat Górowski, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Strzeliński, Średzki, Trzebnicki, Wołowski i Wrocławski oraz miasto na prawach powiatu Wrocław. Herby tych miast umieszczam na ulotce, którą zamieszczę na poście na Neon24 i jako link pod tym filmem. Obrady Sejmiku Ziemskiego są jawne, wolno na nich tworzyć dokumentację zdjęciową i filmową. Może przyjść na sejmik każdy wolny Polak z określonych właśnie tutaj tą prowincją ziem, któremu na sercu leży dobro prowincji wrocławskiej. Porządek obrad sejmiku. Punkt 1. Przedstawienie uczestników obrad sejmiku. Punkt 2. Krótkie zapoznanie z historią Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej i w ogóle z historią sejmikowania, która ma wielotysięczne tradycje w Polsce. Punkt 3. Głosy wolne posłów ziemskich lub osób uczestniczących. Zobaczymy, jak obrady się potoczą. Punkt 4. Lauda, czyli uchwały Sejmiku Ziemskiego. Przede wszystkim lauda dotyczące sejmików założycielskich powiatowych, bo te sencyty Sejmu Walnego, one powołują, czy powołały sejmiki ziemskie założycielskie prowincjonalne. Natomiast te, czyli nasz Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej, laudami zwoła założycielskie sejmiki powiatowe w tych właśnie określonych 9 powiatach plus miasto Wrocław na prawach powiatu. I punkt 5. Obranie asesora, ewentualnie marszałka i posłów na kolejny Sejm Walny. Czyli 17 października 2015 roku, za 10 dni. Mam nadzieję, że frekwencja dopisze, a nie tak jak 2 sierpnia 2015 roku, gdzie No, umieszczę tutaj link pod filmem dla Państwa. Byłam jedyną osobą, która przyszła na ten sejmik założycielski i takim sposobem stałam się marszałkiem i zobaczymy, co się zadzieje 17 października 2015 roku na Sejmiku Ziemskim Prowincjonalnym Ziemi Wrocławskiej, który zwołuję w siedzibie. Tu korzystamy z gościnności pana Henryka Swół, Krasińskiego 44, numer 1 na parterze. Dziękuję za uwagę. Mówiła Beata Andrejas. Szczęść Boże.